Siema, z tej strony Michael. Witam Was w kolejnym odcinku z Film Speed Grand Prix 15. Zapraszam Was na szóstą rundę Polish Speedway League, mecz Apator Toruń Polonia Piła. Niestety znowu musieliśmy sobie radzić w trójkę, bo w naszej drużynie tak trochę kiepsko z aktywnością, więc jeśli ktoś by chciał jeździć, to można się zgłaszać. I z racji tego w pierwszej serii jechałem we wszystkich czterech biegach i już do pierwszego sobie przechodzimy. Mamy upadek na pierwszym łuku, nie zrozumieli się zawodnicy Polonii Piła, no i mamy powtórkę w czterech. No i mamy kolejny upadek, tym razem przewraca się Seor, przewrócił się sam, więc zostaje on wykluczony z powtórki tego biegu. Niestety tutaj miałem małe kłopoty, trochę mnie podniosło, no i jestem daleko z tyłu. Ale teraz udało wyprzedzić się Kubę, który jechał nie najlepszą ścieżką. No i w pierwszym biegu goście wygrywają 4-2. Teraz pora na bieg numer 2. No i tutaj przewraca się Tiger, w powtórce biegu jedziemy bez niego. Teraz wjeżdżam w taśmę i otrzymuję ostrzeżenie. Tutaj niestety było desynchro między Hadesem a Jonderem, więc powtórka w trójkę, bo Tiger już wcześniej był wykluczony. A propos Tigera, no to pozdrowienia, bo kazał pozdrowić.
No i w biegu drugim wygrywamy 5 do 1. Chyba po tym jak zjechał z toru, no to jego bot zatrzymał się na torze, więc trzeba było tutaj naprawdę uważać. Ostro tutaj wjechał Kacpuś, no i niestety tracę prowadzenie, on ten bieg wygrywa, mamy 3 do 3. No i bieg numer 4 zaczynamy od tego, że mamy podwójny wjazd w taśmę, więc ostrzeżenia nikt nie dostaje. A teraz mamy upadek na pierwszym łuku, więc znowu powtórka w czterech. W biegu czwartym po raz drugi wygrywamy 5 do 1 i w całym meczu prowadzimy 15 do 9. Bieg piąty kończy się wynikiem 3 do 3, natomiast ja jadę teraz w biegu szóstym. Było tutaj kolejne desynchro, więc powtórka w czwórkę. Teraz Hades upada sam z siebie, więc mamy powtórkę w trójkę. No z tej powtórki nikt nie będzie wykluczony, bo był to pierwszy łuk.
Tutaj zupełnie nie zrozumieli się zawodnicy Piły, co wykorzystałem i awansowałem na drugą pozycję. Bieg szósty kończy się zwycięstwem Polonii Piła 4-2, natomiast w biegu siódmym Apator znowu wygrywa 5-1. Tutaj miałem ogromne tarapaty, ale jakoś się wyratowałem i jechałem dalej. A teraz Kacpuś upada po kontakcie z Hadesem, no i tutaj trochę musieliśmy analizować. Ostatecznie sędzia stwierdził, że było desynchro i jechaliśmy we czwórkę powtórkę biegu. No i udało mi się wygrać ten bieg. Kacpuś już był naprawdę blisko za mną. Trzeci był Kuba, więc mamy 3-3. No i będziemy mieli powtórkę w czterech. Zjechał teraz z toru Kacpuś, a ja niestety zahaczam o piksel i się przewracam. Więc Kacpuś będzie miał 0 punktów, ja 1, a Seor z Jonderem jeszcze będą walczyć o 3 punkty. Ostatecznie Seor przywozi 3 punkty, więc bieg 10 kończy się wynikiem 4-2. Zapomniałem wspomnieć, że w biegu 9 było 3-3. Taki sam wynik był w biegu 11. A teraz przenosimy się do biegu 12. No i tutaj oczywiście powtórka w czteroosobowym składzie. Dotyka taśmy Jonder i dostaje on ostrzeżenie.
Zjechał Catboy z toru, jego bot wyjechał na tor, przez co skasował John Deere'a, więc powtórka bez Catboya. Tutaj było desynchro, więc powtarzamy. No i bieg 12 kończy się wynikiem 4-2. W całym meczu prowadzimy 42-30. W biegu 13 znowu mamy wynik 4-2. Teraz przenosimy się do biegu 14. I tutaj umówiliśmy się z Seorem, że jeżeli on będzie jechał przede mną w tym biegu, to mnie puści, po to, żeby ja z Hadesem mógł jechać w 15, żeby każdy miał po tyle samo startów. W tym momencie Seor mnie przepuszcza. I w biegu 14 wygrywamy 5-1. Teraz ostatni wyścig tego spotkania. Kolejny desynchro, więc powtarzamy w czwórkę. No a teraz podwójna taśma, więc ostrzeżenia nikt nie dostaje. W pierwszym momencie się trochę wystraszyłem, bo już wcześniej miałem ostrzeżenie, ale potem zauważyłem, że Kuba też wjechał w taśmę. Tutaj niestety mieliśmy kolejne desynchro między Hadesem a Catboyem. No i postanowiliśmy, że oni pojadą o jeden punkt sami w powtórce biegu. Ja będę miał 3 punkty, Kuba 2. No i w tym biegu o jeden punkt wygrał Catboy, więc mamy 3-3 w biegu 15. Całe spotkanie kończy się wynikiem 54-36. Jest to nasze drugie zwycięstwo w tym sezonie i pierwsze na domowym torze. No i teraz punktacja. Seor 21 plus 2, ja 25, Hades 8 plus 4. Każdy miał po 10 startów tutaj. A jeśli chodzi o piłę, no to Kuba zdobył 10 plus 1 w 8 startach, Catboy 15 plus 1 w 9 startach, John Deere 8 punktów w 7 startach, Włodzimierz w 4 startach zdobył 2 plus 2, a Tygrys zdobył 1 punkt w 2 startach.
No i w tym odcinku to byłoby wszystko. Jeżeli się spodobało, zostaw łapkę w górę. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Zapraszam do Polish Speedway League. Link do Discorda znajduje się w opisie. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.